Cześć, witam wszystkich, z tej strony Turpat, a to jest mój kolejny vlog. Posłuchajcie opowieści, hej, hej, a ho, co ładunek grozy mieści, hej, hej, a ho. Dzisiaj chciałem opowiedzieć ciekawą historię z mojego życia, a mianowicie o tym, jak zagrywka stanowiła o mojej przyszłości, bowiem ja będąc w gimnazjum bardzo, bardzo starałem się być jak najlepszy w klasie, po prostu mieć jak najlepsze oceny i tak dalej, jednak zazwyczaj się to troszeczkę nie udawało, po prostu zawsze, nigdy nie miałem świadectwa z paskiem, zawsze miałem powiedzmy jakieś tam 4,2, to była moja najgorsza średnia chyba w gimnazjum, potem miałem 4,5, 4,6, ale nigdy nie miałem tego zastranego 4,75, czyli żeby mieć świadectwo z paskiem. No i będąc w trzeciej klasie gimnazjum, kiedy to na horyzoncie zbliżał się już egzamin gimnazjalny i w zasadzie coś, co stanowiło o mojej przyszłości, bowiem w zależności od tego, ile punktów dostanę z egzaminu gimnazjalnego, tak dostanę się do jakiegoś tam liceum. Jak się dostanę do dobrego liceum, to będzie fajnie i zdam ładnie maturę i potem się dostanę do studia i potem będę miał pracę i życie całe ułożone przez egzamin gimnazjalny. Tak wtedy o tym oczywiście myślałem, teraz to oczywiście jest troszeczkę inaczej. No i właśnie ten egzamin gimnazjalny jako tako mógłby mi pójść, nieważne. Ważne było to, że w momencie, kiedy bym miał świadectwo z paskiem na koniec trzeciej klasy gimnazjum, miałbym dodatkowe punkty. Jeszcze oprócz tego, co dostałem na egzaminie, chyba 8 dodatkowych punktów. No i zawziąłem się i powiedziałem, kurde, muszę to świadectwo z paskiem w trzeciej klasie mieć. Zacząłem się uczyć, tam poprawiać, robić co mogę, ale dopiero oczywiście pod koniec. I pamiętam, że pani pytała się mniej więcej, nasza wychowawczyni, kto będzie miał świadectwo z paskiem. No i ja mówię, kurde, zaplanowałem sobie z każdego przedmiotu, że podniosę o jedną ocenę do góry i to było możliwe. Wystarczyło, że poprawię to. No i pani się pyta po kolei, kto tam będzie miał, ja się zgłaszam. Ona, Patryk, ty chcesz mieć świadectwo z paskiem? Patrzy na moje oceny, nie? Ja mówię, ty pani, to jest taka optymistyczna wersja. No to chyba musi być bardzo optymistyczna, bardzo, bo faktycznie nie wychodziło mi z tych ocen świadectwo z paskiem, miałem jakieś tam 4,2 wtedy, nie? A liczyłem na 4,75, więc musiałem naprawdę sporo rzeczy poprawić. Ale powiem wam szczerze, że mi się udawało, że po kolei zaliczałem te przedmioty, poprawiałem. No i natrafiłem na moją piętę achillesową, czyli oczywiście WF. Jak możecie się dowiedzieć z mojego vloga o nazwie Wiecznie zwolniony z WF-u, ja na WF nie za bardzo chodziłem, rzadko kiedy mogłem ćwiczyć, no i w zasadzie to przekładało się troszeczkę na moją ocenę, ponieważ piątek nie miałem, miałem jakieś tam czwórki, ponieważ jak już ćwiczyłem, to ćwiczyłem ok, te wszystkie tam rzeczy robiłem poprawnie i nikt mnie tam nie chciał za bardzo, że tak powiem, uwalić na tym WF-ie. Mieliśmy nawet fajnego pana od WF-u. No i był taki problem, że brakowało mi jednej oceny właśnie do góry. No i nie miałem za bardzo już z czego podciągnąć, a z WF-u wychodziła mi czwórka. No dziwię się nawet, że czwórka, zasługiwałem na trójkę, ale dobra. Wystawiona została mi wstępnie właśnie czwórka. Poszedłem do pana od WF-u, no i tak mówię, mówię pan, brakuje mi jednej oceny do świadectwa z paskiem, to jestem, po prostu przedstawiłem mu sytuację, tak jak wygląda, no i on powiedział, okej, Patryk, to jest możliwe, mogę ci wystawić tą piątkę, ale musisz poprawić ocenę. No i najgorszą ocenę miałem z zagrywki, jak wiecie, jak się gra w siatkówkę, to się zagrywkę robi, nie? No to była, wiecie, gimbaza, także tam dużo, że tak powiem, o nas nie wymagali. No i nie wiem czemu, ale ja nie za bardzo umiałem zagrywać. Pamiętam zawsze, jak debil robiłem, że podrzucałem i tak pięścią uderzałem w tą piłkę. No i wtedy przechodziła na drugą pole, ale to nie o to chodziło, tak? W zagrywce chodziło o to, żeby powiedzmy ściąć, żeby zrobić problem przeciwnikowi, żeby mógł to odebrać. A ja robiłem tak, że przeciwnik mógł łatwo odebrać, żebym ja na pewno przebił przez siatkę. No i wtedy robiłem albo tak pięścią, potem robiłem tak, jak frajer też ręką i nie umiałem robić po prostu, wiecie, tak, nie? Czyli standardowo, że tak powiem, z plaskacza z tym się chyba uderza. No i nie potrafiłem tego. No i koleś powiedział, popraw zagrywkę, a będzie dobrze, postawię ci piątkę. Takie było ultimatum. No i były to już ostatnie zajęcia z WF-u, dosłownie ostatnie, już wystawiał ocenę, już wpisywał, no i się zatrzymał przy moim nazwisku. Patryk, ty miałeś zagrywkę poprawić. Ja mówię, chciałem dzisiaj poprawić zagrywkę. Okej, to masz piłkę i zagrywa. Już wszyscy, wiecie, byli przebrani, już wszyscy chcieli iść do domu, ale ja musiałem skończyć zagrywkę i wtedy dopiero WF się skończy. No i wszyscy na mnie patrzyli, cała klasa, nauczyciel, ja stałem z tą piłką i musiałem zagrywkę zdać. Zdać zagrywkę musiałem powyżej chyba 8 na 10 prób, musiała piłka po prostu przelecieć i zdobyć musiałem punkt tą zagrywką.
tak mi serce waliło, taki byłem zestresowany. Po pierwsze, zagrywka po prostu naprawdę stanowiła o tym, czy będę miał świadectwo z paskiem, czy nie, czyli po prostu dalsze konsekwencje, te 8 punktów, liceum i tak dalej, i tak dalej. Po prostu całe domino mogło pójść dobrze albo źle, w zależności od tego, czy dobrze przeprowadzę zagrywkę, czy nie. No i wszyscy na mnie wtedy patrzyli, czułem naprawdę wielki, wielki stres. No i taki byłem mega zestresowany, po prostu zesrany ze strachu. No i mówię, dobra, muszę to zrobić. To jest tylko, wystarczy przebić tą pierwszą piłkę 10 razy albo co najmniej 8 i będę miał zaliczone. No i jedziemy. Pierwsza zagrywka, bum, udało się, jakimś cudem, tak mi serce po prostu waliło. Jeszcze trochę. Wziąłem drugą, już normalnie uderzałem wtedy. Przebiło, nie? Tak ledwo, ale przeszło, nie? Tam koleś liczy te zagrywki, tak trzecią, nie? Już taki byłem w amoku, robiłem dokładnie te same ruchy. Kolejna. I w końcu już ta ósma, ta przełomowa. Rzucam, leci, patrzę, nawet nie zamknąłem oczy, przeszła. Udało się, zaliczyłem to 8 tych. Potem mówię tak, dobra, to dobiję do tych 10. Sru, jedną, drugą, wszystkie się udały. 10 na 10 zagrywek przeszły. Udało się, potem idę do tego pana, no to proszę pana, no udało mi się, tak, udało mi się, no widziałem, że się udało, tak, no to zgodnie z jak się umawialiśmy, masz 5 na koniec, nie, tak się ucieszyłem, taka ulga to była, już wtedy miałem komplet tych wszystkich ocen, po prostu to była ostatnia ocena, jaką mogłem dostać w całym roku, bo to już był dzień wystawiania ocen. No i udało mi się zyskać to świadectwo z paskiem, mój cel został osiągnięty. No i naprawdę, to były naprawdę straszne chwile dla mnie, ponieważ zagrywka, byle gówniana zagrywka, nigdy bym nie przypuszczał. Stanowiła o mojej praktycznie, no wtedy tak myślałem, całej przyszłości, moje życie zależało od tego, czy zagram dobrze w siatkówkę, czy przebiję piłkę przez siatkę, czy nie. Oczywiście potem pani nam wystawiała te oceny końcowe, no i mówi, Patryk, tam świadectwo z paskiem, coś tam gratuluje, coś tam, o, nie doceniałam, no bo dobrze, że mi tak powiedziała, bo faktycznie nie doceniała mnie i na początku śmiała się ze mnie, że mam takie ambitne plany, że ja będę miał świadectwo z paskiem, udało się, więc pokazałem, kto tu jest mistrzem. No i w zasadzie tak się kończy ta moja historia, także w życiu bym nie przypuszczał, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, a jednak się wydarzyły, na szczęście się pomyślnie skończyły, no byłbym taki wściekły na siebie, gdybym spieprzył te zagrywki i bym po prostu zawalił, to nie dostałbym tych punktów i no i po prostu, jeżeli bym się przez to nie dostał do liceum, no to całe życie wyglądałoby inaczej, bym znał innych ludzi, dostałbym się do innych potem uczelni, podejrzewam, no bo dostałem się do najlepszego tam powiedzmy liceum w Częstochowie, a mogłem trafić gorzej, tak, i potem no wszystko zależało od pieprzonej zagrywki, także... No cóż, dzięki wam wszystkim za oglądanie tej mojej historii, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli się dobrze bawiliście przy niej, no i trzymajcie się do następnego odcinka, pamiętajcie, aby wpaść w linki w opisie i zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami. Do następnego odcinka, na razie i cześć! Ty, co gąbką czeszę się.